Wyobraźcie sobie, że macie 10 tysięcy złotych do wydania tylko i wyłącznie na wasze stanowisko. Pewnie już się domyślacie, o czym mówimy. Nadciąga wielka bitwa na zestawy. Takiej bitwy jeszcze nie było. Chcieliście tego, zagłosowaliście za tym i my musieliśmy to zrobić i w końcu jest. Zaczynamy bitwę za 10 tysięcy złotych. Kto będzie lepszy? Sprawdźmy. Już na samym początku mówimy, jeżeli chcecie przebić dzisiejsze 10 tysięcy złotych, no to... musicie zostawić tutaj 7 tysięcy łapeczek w górę. Jest to wyzwanie. Ostatnio chcieliśmy 4, dostaliśmy 6, no ale 7 to jest nadal więcej. Jeżeli chcecie zobaczyć 15 tysięcy złotych, a łącznie 30 tysięcy złotych na tym stole, łapki w górę i do pracy. 10 tysięcy złotych, cały zestaw plus sprzęt. No właśnie, jaki? Zobaczcie, oglądając do końca, no bo same peryferia za 10 koła? No nie ma opcji. No to by było too much. Słuchajcie, zaczynamy podkładki jako wstęp. 10 koła zaczynamy, podkładka na stół. Moi drodzy, Savio Precision Control. Moi drodzy, i ode mnie podkładka od Logitecha. Ale słuchajcie, nim porównamy wielkości, bo tu już raczej nie ma co porównywać, ale ja wam powiem, 10 koła do wydania, a moja podkładka kosztuje niespełna 39 zł. A jest takim lujem! Moja podkładeczka kosztuje około 80 zł, ale zaraz uargumentuję, dlaczego właśnie ją wybrałem. Moi drodzy, otwieramy. Rozpakowujemy! Moja już rozłożona. Moja też. O, nawet instrukcję dostałeś. Połóż myszkę na podkładce. Dobra, 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 nie wyśmiewaj. Już od razu chciałem powiedzieć na starcie. Nie rozmiar się liczy, a wytrzymałość, jak to w życiu bywa. Moi drodzy, mój produkt od Logitecha na pewno taką wytrzymałością będzie się szczycił. Desk mat w ślicznej barwie. Nie widziałem no nie, jeszcze ładniejszej. Tu muszę docenić, tak? Że kolor naprawdę nie jest spotykany często, a ja lubię, jak coś jest właśnie takie inne, oryginalne. No ty lubisz też takie fiolety, róże, więc faktycznie to do ciebie podkładka pasuje i specjalnie taki kolor wybrałem. Moi drodzy, deskmat nie przesuwa się, nie ma opcji. Zobacz, jakie to jest stabilne. No chodzi ci pod ręką, a ty zobacz, się nie przesuwa. Zobacz, no zobacz, gdzie? Moja Savio to produkt dość sprawdzony, chociaż ja jeszcze kontrola właśnie od nich nie testowałem i zdecydowanie właśnie ta struktura jest mocno odczuwalna i inna niż podkładka Logitecha. Jezus, się może pokaleczyć o to. I już widzowie mogą pisać, czy jednak właśnie lubią taką ze strukturą, taką kontrol podkładkę, czy wolą taką typową speed śliską. Są różne szkoły. Patrz, za 39 zł niespełna, tak duża podkładka. No, tu pomarszczona, tam ale wykrzywiona, tu raniąca nadgarstki. Właśnie jak nie, na te nie, duże nie ma opcji. Ona nie. Jest bardzo mało powyginana. Ja bym powiedział, że wręcz zaskakująco. Wszystko tu się zmieści. Nawet klawiatura, myszka, obiad od mamy, drink, wszystko. Nawet twoja godność. No tak, bo jest taka duża podkładka. A, dobra. Mycha wjeżdża na stół. Kolejny punkt programu to tradycyjnie gryzonie. Myszka moja to myszka California Access Serval. Moja myszka to Logitech Pro Super Light. No właśnie, już widzicie, że strategie mogły być inne, bo ja mam 10 koła do wykorzystania, a ta myszka kosztuje 139 zł. W połączeniu z podkładką nadal nie przekraczam 200. Moja myszka kosztuje 549 zł, więc jest odrobinkę droższa, moi drodzy, ale jest znacząco lepsza. Dlaczego zdecydowałem się na Kalifornię? No właśnie, dlaczego? Bo w Zobaczymy, jak że przedrożyłeś tak mocno, to będziesz się śmiał. Chyba sam z siebie przez łzy. Na bank. Słuchajcie, zdecydowałem się, bo raz, że była tania naprawdę, a druga sprawa, że bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła poprzednia z prezentownika myszka i stwierdziłem, że idę za ciosem i zobaczę. W dodatku za 139 zł jest wireless, więc to już w ogóle super. Dobra, sprawdźmy. Myszki już na stole i na pierwszy rzut oka, oprócz koloru, no to klimat samego gryzonia wydaje się podobny, ale diabeł tkwi w szczegółach, a według mnie to nawet nie chodzi o szczegóły. No właśnie, twoja myszka znana wszystkim, nie najtańsza, ale...
topowa, legendarna myszka, która jest uwielbiana przez większość e-sportowców, przez większość profesjonalnych zawodników, z doskonałym sensorem, ultra lekka, niesamowicie dobrze wyglądająca. Czy ja mam dodawać coś więcej? Czy mam jeszcze bardziej kompromitować twój wybór? Słuchaj, moja 139 zł ma wszystko to, co twoja oprócz kilku rzeczy. Zacząłeś od ceny, to jest twój najsilniejszy argument w tej myszce. To jest na pewno silny argument w mojej myszce, ale tak, jest bezprzewodowa, ma sensor i już nie byle jaki. Ma sensor? Ma. Nieźle. Przeważnie twoje myszki faktycznie były je pozbawione. No, a ta ma i tyle ci do tego. PMW 3325, czyli już nie no name, tylko znany. Nie ten top topów, więc faktycznie tutaj ustępuje, ale naprawdę sprawdzi się w grach i wiele osób różnicy nie odczuje. Dodatkowo, słuchaj, pokaż podświetlenie twojej myszki. No, mój drogi, jest delikatna dioda tutaj, w tym miejscu. Gdzie? Tu. Poczekaj. Nawet nie świeci. O, świeci. Widzisz? No, świeci. No, no i zobaczcie, jak to chodzi. Pa, pa, jak to chodzi. No, ci nie zakręcić wokół własnej osi. Pa, jak to chodzi. Pa. No. Widzisz? Pa, tak potrafi? Jeżeli chodzi o moją, to podświetlenie tutaj jest. Jest w trzech miejscach. Na scrollu, na logo i na dupce. Proszę zobaczyć. I podświetlenie mnie spytacie, czy jest dobre. Moim zdaniem za tą cenę zdecydowanie jest w porządku. No, gdyby to była myszka tak jak Smartiego za kilkaset złotych, no to już można by wydziwiać, że no mogłoby być mniej punktowe, a bardziej jeszcze rozpłynięte, takie rozmaziane. Ale no, wydaje mi się, że z tej perspektywy no nie jesteście w stanie tego zobaczyć, dopiero jak się przyjrzycie. No a od razu łuna się tworzy koło tej myszki, ona delikatnie lewituje. No moja zdecydowanie jest tutaj bulwiasta. To jest jak sobie przyłożysz rękę ergonomicznie, no to czujesz zdecydowanie ten tutaj garb, który zatapia się w dłoni. Logitech tutaj pod tym względem jest myszką bardzo, ale to bardzo płaską. Jest to się nie da jeździć po tej podkładce, co ty... No zdecydowanie tutaj muszę pochwalić też, że no jest kontrol i ta podkładka jest bardzo specyficzna, ale tutaj te ślizgacze sobie lepiej radzą na tej podkładce. Tutaj już kontrola jest taka, że trochę trzeba pozamiatać. No już ciężko nawet przesunąć. Słuchaj, wcześniej wspomniałeś o jakiejś łunie. Ja tutaj widzę jedną łunę. Łunę twojej porażki. I tym zdaniem zakończę wątek myszki. Przechodzimy do klawiatury. To jest droga na maksa. Przechodzimy do klawiatury. Przepłacona. Przechodzimy do klawiatury. Już nic nie dodaję. Bez nadzieja. Czas na klawiatury, a jeżeli chodzi o klawiatury, to ja tutaj akurat postawiłem na sprawdzone rozwiązanie. I chodzi tu o SPC GK 540. Ja stwierdziłem, że jest to taki wybór, że... Nie kupiłem klawiatury. Ta? Nie mam klawiatury. Ta? Nie ma klawiatury? Runda oddana walkowerem. Dziękuję bardzo! Dlaczego klawiatury nie mam, o tym się jeszcze przekonacie, ale sprawdźmy, co wybrał dla was Piotr. To jest ten moment, kiedy przeciwnik zostaje wykluczony i po prostu musisz dobiec do mety i to już sprawia, że zwyciężyłeś, więc tak zrobimy. Zobaczmy to GK 540, ale zwycięzcę już znamy. Ja postanowiłem się w tej rundzie za bardzo nie odzywać, bo nie chciałbym, żeby się jeszcze okazało, że przegrałeś pomimo tego, że nie mam klawiatury. Wiecie, że lubię eksperymentować, bo bitwa na zestawy to jest taki moment, żeby odkrywać nowe produkty. W tym przypadku postanowiłem na coś sprawdzonego, bo tak mi to strategicznie wpasowywało się w kwestię kosztów. No, ale GK 540 nie trzeba nikomu przedstawiać. Klawiatura zdecydowanie solidna, bardzo prosta i dla tych, którzy nie lubią jakichś udziwnień, po prostu dostajemy pełną numeryczną klawiaturę z aluminiowym tutaj wierzchem, pod spodem plastik, bez żadnych udziwnień, keycap care pod spodem, dodatkowo jednostopniowe nóżki, kabel w oplocie. Przewód. Przewód w oplocie, niewypinany, no i podświetlenie. Nie top topów, ale zdecydowanie solidne i już wyróżniające się na biurku. Jeżeli chodzi o tą klawiaturę, to przełączniki Blue, czyli będzie głośno, za chwilę to wam pokażę, na przełącznikach Kali, czyli też znanych i sprawdzonych. Posłuchajmy tego dźwięku. Lubisz to? Lubisz to?
Mam ci grać? Więcej? Więcej? Ja już nie słyszę na to ucho, wiesz? Tak, tak spokojnie, już możesz krzyczeć, nie słyszę nic. Tak brzmi, wiesz co, brzmi klawiatura, której tobie brakuje. Dokładnie, klawa ode mnie, kolejny punkt na moim koncie i możemy w ten sposób już przechodzić dalej. Moi drodzy, gdybym miał wybrać to, co wybrał Piotr, to wolałbym nie wybrać nic i tak też zrobiłem. Przechodzimy do słuchawek. Czas na słuchawki, czyli miejsce, gdzie te różnice można dostrzec najlepiej. Jeżeli chodzi o mnie, mówiłem, że lubię eksperymentować i to jest taki eksperyment. Słuchawki Omen Headset 800, 259 zł. Moi drodzy, mój wybór totalnie nieoczywisty i z myślą przyznam się szczerze o Manojku, którego część z Was może kojarzyć. Często o nim myślisz? Bardzo często. Moi drodzy, prawdziwie szybkie słuchawki. Nie dość, że czerwone, to jeszcze Ferrari. Trust Master, moi drodzy, piękne słuchafony. Ja nie mogę się doczekać, żeby je odpakować. Wiem, co pomyślisz, ale kiczowate, ale słabe, coś takiego. W szkole, jak ktoś miał buty Ferrari, to mieliśmy opinię o nim już wyrobioną. No widzisz, bo ty jesteś taki, że człowieka po szacie oceniasz. Nie wiem. No właśnie. Może trochę. No. Ja tak jak już wcześniej mówiłem, z pozdrowieniami dla Manojka, który jest ultrafanem wyścigów. Specjalnie dla niego te słuchawki wybrałem. Moi drodzy, te słuchawki wyglądają czadowo. Ile kosztuje? Z tym się... Delikatnie tam ponad 400 zł tam. 479 zł. No to delikatnie max. No ale właśnie, no zacznijmy od tych twoich. Muszę przyznać na pewno jedną rzecz, że jestem zaskoczony, że tu nie ma takich tanich rozwiązań na zasadzie plastik czy coś, że tak, żeby to tylko błyszczało, ale... No to jest plastik. Myślałem, że to jest metalowe! No nie, ale wygląda totalnie jakby było z metalu i naprawdę są turbo solidne. Ja jestem zachwycony tym, jak wyglądają, ja jestem zachwycony jakością wykonania, bo ten plastik faktycznie, te tworzywo sztuczne jest bardzo mocno odbijające i wygląda naprawdę jak metal. Bardzo dużo tu się dzieje na pewno dla fanów Formuły 1 z tego powodu, że po prostu zakładając je masz wyglądać jak taki członek ekipy, który ogląda i tam daje rady. Naprawdę ten mikrofon nawet jest dokładnie w taki sam sposób zrobiony. Halo, baza. Halo, halo. Halo, halo. Proszę o zjazd do pit stopu w tym momencie. Tak. Opony zimowe. Macie wymienione? Mam nadzieję. Słuchaj, powiem ci tak. Powiedziałeś wcześniej, że są muszle wyglądają na małe, ale według mnie są w zupełności wystarczające. To ucho się chowa i nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Bo tu strasznie dużo się dzieje, jak nie kabelki, to śrubki. To jest po prostu śrubka, ale uważaj, patrz. Ale co, jak ją odkręcisz, to coś będziesz mógł je regulować, czy o co kaman? Ja bym nie odkręcał, bo wylecą. Ja bym nie odkręcał. Ale tutaj zobacz, masz pokrętło do przyciszania, podgłaśniania. Do przyspieszania. Może tak być, może można zbindować. Słuchajcie, pianeczki, w środku oczywiście mamy memory foam, więc naprawdę świetnie się tutaj sprawują. Leżą bardzo wygodnie, więc ja jestem zadowolony. Kozacko wygląda przecież ten mikrofon. Ja się czuję, jakbym w statku kosmicznym siedział. To jest najlepszy zakup, jaki możecie zrobić. To, że jesteś kosmitą, to zdecydowanie potwierdza tylko twoje poczucie. Dobra, opowiadam swoje. Dobra, jeżeli chodzi o moje, to był totalny strzał i chciałem przetestować coś nowego. No, strzał w kolano. Oczywiście. Dostajemy słuchawki, które są dość klasyczne, jeżeli chodzi o ten pałąk, znane rozwiązanie. Słuchawki z takim pałąkiem jednak przyzwyczaiły nas, że często kończą się nausznikiem takim elipsowym. Tutaj mamy zdecydowanie okrągły. No właśnie, mikrofon jest chowany, wyciąga się go tak. Fajny czerwony akcent, to mi się podoba. Mikrofon elastyczny. No i właśnie, tutaj ekoskóra, więc no bym powiedział rozwiązanie takie bardzo, bardzo przyziemne. Całe ucho się chowa. No tutaj takie ten docisk do... Ej, odjechał nam. No powiem wam, że jeżeli chodzi o to, jak leżą te słuchawki, to właśnie, już wiem, dlaczego inni producenci stawiają na elipsę. Bo tam, gdzie właśnie jest to koło, to trochę według mnie wychodzi za głowę i mniej dociska. Sprawdź to. Tutaj mamy tą właśnie przykład takiej elipsy. Ja sobie też to sprawdzę. Ojej, ale to ucho tak wchodzi. Wchodzi, ale na styk. Jak ktoś ma... Ucho takie, wiecie, z tych większych? To ja mam duże, mi normalnie wchodzą uszy. No ale co tu uważasz? Nie uważasz, że ten... No słaby jest docisk. Ja mam no wrażenie, właśnie, że trochę... To, że jest zaraz... okrągłe i patrz, tak, że tutaj zaraz mi spadną te słuchawki, mam takie trochę wrażenie.
No właśnie. Może nie kształt dla mnie, może nie do końca faktycznie. Ale zobaczmy, jak grają i jak nagrywają te nasze sławki, bo to będzie dla nich najważniejszy test. Przyznam szczerze, że trochę współczuję tym słuchawkom, bo wybrał je ten przegrany, więc żal ściska. Powiem coś jeszcze spokojniejszym głosem, żebyście mogli je przetestować. Jeszcze szepnę coś, bo porażka boli bardzo, zwłaszcza ta Piotra. Zaboli to cię pupa po tym, co ci zrobię w tej bitwie. Słuchawki czempiona, prawdziwego zwycięzcy, i choć nie mam wątpliwości, że raczej nie będą grały najlepiej i raczej nie będzie najlepiej słychać tego mikrofonu, to zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Ja jeszcze co nieco szepnę i powiem spokojniejszym głosem. No i jak wypadła ta słuchawkowa batalia, zaczynając od tego, jak grają? No nie ulega wątpliwości to, że te słuchawki według mnie grają podobnie. Podobnie i nie przejdzie mi to przez gardło. Nie przejdzie. Trochę lepiej grają twoje. Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo miałem podobne odczucia, że delikatnie na prowadzeniu są słuchawki Ferrari. Tutaj miałem jeden tylko problem. Bas był słyszalny, ale niewyczuwalny. Okej, nieczęsło. Nieczęsto całą chatą. Czas jednak na mikrofony i tutaj moim zdaniem moje słuchawki zrobiły twoim bęk. No ja się nie zgadzam. Nie zgadzam. Już ci mówię dlaczego. Ponieważ te słuchawki, one są stylizowane w taki sposób, żeby brzmiały, jakbyśmy siedzieli właśnie w tym samochodzie i mówili jako kierowca rajdowy. No świetnie brzmią. Ja od razu się czułem, od razu wiedziałem, gdzie jestem. W bolidzie po prostu. Moim zdaniem mój mikrofon zdecydowanie lepszy, a te jego tutaj patykiem po wodzie pisane teorie, no zdecydowanie dla tych, którym opona się wykoleiła i dawno nie wróci już na swój tor. Wykoleiła to ci się na pewno ta metafora. Przechodzimy do kluczowego produktu naszych zestawów. Czas dokonać dzieła zniszczenia. Zapraszam. Czas na creme de la creme naszej dzisiaj bitwy, bo jak widzicie, kwoty, które nam zostały, są jeszcze bardzo wysokie, jest dużo zapasu. I ten zapas trzeba teraz wykorzystać. 10 tysięcy złotych, zestaw, słuchawki, klawiatura, myszka, podkładka i sprzęt do grania. Co wybrał Smarty? Moi drodzy, a moim wyborem jest Lenovo Legion 5. Laptop gamingowy jak najbardziej. A co ty przygotowałeś? Co mi plujesz w ogóle na laptopa mojego? Z komputerka! Bim, bim, bim! Ty masz na pewno jakiś kompleks wielkości. To jest na bank. Mieliśmy wybrać laptopy dzisiaj. Ha! Never! Computronic Infinity X711 dla wszystkich, którzy wiedzą, że PC Master Race. I nie chodzi mi o race takie jak te twoje słabeczki tam. No tak, wtedy na pewno byś przegrał, bo nie byłoby pola do popisu. Moi drodzy, dlaczego padł wybór właśnie na te sprzęty? Uargumentujemy to za chwileczkę, no ale żeby nie było tak goło u ciebie, bo u mnie się już świeci, to zapal też swojego kompa. I już proszę, podłączony komputer, świeci się, ma tutaj wentylatorki, ma tutaj, no inna trochę obudowa, a nie te już takie, które się mogły niektórym przejeść z wentylatorami kolorowymi na przedzie. Mi się nie przejadły. Z takim, oczywiście mi się nie przejadę, z takim tutaj ledzikiem z przodu. Komputer kontra laptop, no właśnie, częsty też dylemat naszych widzów. Ale są też teamy. Niektórzy uważają, że granie na laptopie niż. Niektórzy mówią, że laptop jest bardziej uniwersalny, daje większe możliwości. Więc dzisiaj rozstrzygniemy, to już możecie w komentarzach pisać swoje opinie. No właśnie, ale co tam jest w środku? No mój ile wybór, to nie odpędzisz mnie od tego tematu, bo mój wybór na pewno daje możliwość jakiegokolwiek grania. W przeciwieństwie twojego. No ja. A na czym byś grał? Co byś wyświetlał? Gdzie masz monitor? A gdzie ty masz monitor? A gdzie masz monitor, się pytam? Monitor Acer! Konkretnie model... Już ci mówię, bo zapamiętałem. EG240 PBIP. Tak? Łapię przy sobie. Tak?
Dokładnie ten Acer, 165 Hz, 799, to jego cena, 24 cale, matryca IPS. Wyjątkowo się przygotowałeś. Zakładam, że nie byłeś jedynym, który pracował nad tym zestawem, bo sam byś prawdopodobnie na to nie wpadł, żeby jednak dokupić monitor do komputera. Moi drodzy, w przypadku mojego zestawu mamy już wszystko. No właśnie, co to jest to wszystko? No właśnie, co to jest to wszystko? Monitor 144 Hz, od tego może zacznijmy. Karta graficzna NVIDIA RTX 3070, mój drogi. 3070. Okej. Okay, a u Ciebie jaka jest? U mnie jest RTX 3060 Ti. Ile? Ile? 60 Ti. 60? Ti. 60. 3060 Ti, tak, zgadza. Okej, okay, okej. Okay. Moi drodzy, procesor AMD Ryzen 5800. No właśnie, a u mnie Intel. Intel i7-11700KF. Okej, okay, dobry wybór. Dobry wybór, moi drodzy. No i słuszność. PC czy laptop? Za mną... Ile RAMu masz? 16. 32. No 30... No co tam, RAM. Po co ty do tego RAM? A ile zapłaciłeś? Po co ty... 8900. 3900 to mój PC, mój drogi. Jest tańszy i no bo z monitorem już droższy. No ale... właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, moi drodzy. A tutaj otrzymujemy cały zestaw z klawiaturą, której wcześniej nie miałem niestety i dlatego tej klawiatury się pozbawiłem. Dlaczego? Muszę sprawdzić, co to jest. Mobilność. Moi drodzy, przede wszystkim mobilność, jeżeli chodzi o tego laptopa. Oczywiście, nie jest to król lekkości. No nie jest to MacBook, ale mamy tutaj do czynienia z komputerem, z laptopem gamingowym, który dodatkowo ma bardzo ciekawą funkcję. Mogę sobie go o tak zrobić. Jak ktoś, nie, mi znajdzie, się, jak ktoś mi znajdzie zastosowanie tej funkcji, to piątaka dostanie, więc piszcie w komentarzu. Jakie zastosowanie może to mieć, moi drodzy. No, ekranu dotykowego nie ma. Czy wyższość ma PC, czy wyższość ma laptop? O tym prawdopodobnie dzisiaj nie zdecydujemy. Na pewno wyższość ma mój laptop. Na pewno wyższość ma nie twój, cokolwiek jest z tobą związane, również nie ma wyższości. Słuchajcie! To jest naprawdę ciekawy dylemat, czy laptop, czy PC i właśnie jak ta wydajność, jak te plusy i minusy się równoważą, kwoty są, można powiedzieć, podobne. I my chcemy, żebyście wy po pierwsze pisali, co byście woleli w tych konfiguracjach, czy takiego laptopa, czy peceta, to pierwsze, a drugie, my sami zrobimy dla was taki odcinek, wielki pojedynek, laptop kontra PC. Czy będą różnice? Jak duże będą to różnice? Gdzie będzie się lepiej grało, gorzej? No, sprawdzimy to dla was już niedługo. Piszcie, jeżeli jesteście za. A teraz czas na podsumowanie i sprawdzenie, kto ostatecznie wybrał lepiej i lepiej zainwestował swoje 10 tysięcy złotych. Podsumowanie, odcinek za 10 tysięcy złotych, a łącznie na tym stole mamy 20 tysięcy złotych. No, ja miałem 997,2 złote. Ja miałem 10,002. 90. No właśnie, no dwa dziewięćdziesiąt. Wygrałem walkowerem. Ta, no na pewno. Słuchajcie, moi drodzy, zestawy jakie są, każdy widzi. Oczywiście to wy decydujecie, który zestaw jest lepszy i kto jest zwycięzcą dzisiejszego odcinka. Zanim jednak podejmiecie decyzję, chciałem zwrócić uwagę na jedną niesamowicie istotną rzecz. Nawet myszka Piotra wie, że mój zestaw jest lepszy i przechodzi na moją podkładkę. Nikt jej tu nie ustawił, ona sama przeszła, więc wiecie, czyj zestaw jest lepszy. A gdybyś miał zhejtować jedną rzecz u mnie, a jedną spropsować? Tylko jedną? Na pewno komputer jest totalnym sztosem z tymi podzespołami, które ma w środku. A co ci się nie spodobało? No właśnie, ciężko podjąć decyzję, wszystko jest zajebiste. Wszystko jest właśnie... Jeżeli chodzi o ciebie, to mi się podkładka fajnie rzuciła, bo jest taka kolorowa. Kolorowa jak jarmarki. Laptop jest fajny, chociaż duży, no. No gamingowy. No i te słuchawki, kurde, no są trochę takie, wieś, tańczy, śpiewa, ale mają coś w sobie. Mają coś w sobie, nie? Mają coś w sobie. Zdecydowanie. Myszka lubię bardzo, ale no to już jest, za dużo była razy. Klasyk, moi drodzy. Ale decydujecie tak naprawdę wy. Pamiętajcie, 7000 lajków i 15 koła wjeżdża na stół. A co? I będzie jeszcze grubiej, może dodamy fotele, będziemy dokładać, żeby tą kwotę uzupełnić.
Tymczasem żegnamy się z tego bogatego i jak dotychczas najbogatszego stanowiska w naszej bitwie. Nie zapomnijcie lajkować i subskrybować mojego zestawu. Mojego też. Trzymajcie się, cześć!